Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Że cię oszczędzę? Myślę, że nie zaatakujesz bezbronnego. Nie byłbym tego taki pewien. Jestem w bardzo, ale to bardzo złym humorze. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Cholerę masz tam iść. Dziki gon został rozbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno.
proszę za mną. Panie kapitanie! Raportuj. Delegacja z Nowigradu jest o pół dnia drogi stąd. Pośpieszyli się. Wracaj na posterunek. Tak jest. Co z hierarchą Nowigradu? A co z nim? Przejście na zasłużony odpoczynek, czy od razu do Dardgua? W jego wieku podróż byłaby niewskazana i kosztowna. Tisorewej! Najjaśniejszy pan oczekuje. Seten Vatherm Geralt. Dość. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, by kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Ktoś na mnie czeka. Triss Marigold? Nie bój się, nie zamierzam jej ścigać. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Żałowała, że nie może się z tobą pożegnać. Naprawdę sama ci to powiedziała? Nie musiała. Wiem, że chciała się z tobą pogodzić. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. Wiedźminie, nie chcę was, nie chcę cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Damy radę! Haha, już ci, że damy radę! Beczułki, owszem, są spore, ale zaraz ujmiemy im wagi! Znowu idą zmiany. Da, prawdę mówicie. Nilfgaardczyki się wycofują, a zdawałoby się, że nic ich stąd nie ruszy. Grunt, że zostawili wino. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę! A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z kimś spotkać. W dawnym obozie nilfgaardzkim. Bywajcie. Mistrzu Ord! Coś go musiało zatrzymać. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową.
Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmin. Znam waszą renomę, mistrzu Ord. I nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. Dubhen Hern Am Gladal Morham Fean Esin. Mój błysk przebije ciemności, moja jasność mroki rozproszy. Zgadza się. Runy w starszej mowie klasycznej, bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzydze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku, wiedźminie. Kończy się nowego panu. I obrońcy. Od dzisiaj wielmożny Dagbor bierze te ziemie w łaskawe władanie. Wszelkie inne ciężary i obowiązkowe opłaty. Pewno myśleli czarni, że ty już na zawsze zostaniesz. Gdyby nie my, czarni by tu kamieniem siedzieli do jule albo jeszcze dłużej. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. I mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Srebrny wiedźmiński miecz. Jak? Cudo! Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, wiedźminko. Co to za inskrypcja? Stare wiedźmińskie motto. Też miałem kiedyś podobny miecz, ale ten jest lepszy. O wiele lepszy. To trzeba go wypróbować. Wojna z Nilfgaardem zakończyła się całkowitym zwycięstwem na jeźdźce z południa. Bez taktycznego geniuszu Radovida królestwa Nordlingów nie były w stanie poprzeć się niezliczonym legionem. Czarne sztandary zawisły na tle. Zmęczony nieustannymi podjazdami temerskich partyzantów, Emhyrfar Emrejs przystał na restytucję ich królestwa na prawach lennika. Zbuntowani żołnierze złożyli broń, a cesarz mógł dzięki temu skupić swe siły na innych frontach. I tak dzięki zwycięstwu Nilfgaardu Temerczycy odzyskali swój kraj, a historia po raz kolejny dowiodła, że lubi płakać. Rozprawiwszy się z Radovidem, Emhyrfar Emrejs rozliczył się z wrogiem wewnętrznym. Wierni cesarzowi szpiedzy wskazali imiona spiskujących przeciw niemu kupców i arystokratów. Choć ich bunt nigdy nie wyszedł poza fazę mglistych planów, cesarz nie znał litości. Jak zwykle. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cirilla Fiona Elenrian, dziedziczka nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku.
Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem, o wyczynach popielatowłosej wiedźminki, głośno było od Jaruni po Kurykowinie. Geralt, choć ciężko w to uwierzyć, wreszcie zapuścił korzenie w dalekim Kowirze. Razem z Triss stworzyli tam ciepły dom, w którym zawsze pachniało świeżo upieczonym ciastem, a goście byli mile widziani, niezależnie od dnia czy godziny. Wiedźmin brał jeszcze czasem jakieś zlecenie, z przyzwyczajenia raczej niż potrzeby, bo jako królewska doradczyni Triss zarabiała istną fortunę.